Pracowałem raz z szefem, który mnie cały czas dojeżdżał, podważał wszystkie moje stwierdzenia, podawał wątpliwość, wszystkie moje raporty i publicznie przy całym zespole prawie za każdym razem próbował udowodnić, że się mylę albo że czegoś nie przewidziałem i to strasznie stresowało, dopóki sobie nie zdałem sprawy, że byłem całkowicie w błędzie. Siemanko, dzisiaj zrobimy trochę inną formę. Nie będzie to pełnowymiarowy podcast, a bardziej taka krótka, lekostrawna refleksja na temat leadershipu, i moich własnych doświadczeń i moich własnych wniosków. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy taka forma wam przypasuje. Dajcie koniecznie dać komentarzu, czy takie krótkie formy wymiksowane z dłuższymi podcastami są fajnym pomysłem, czy może nie ma co na siłę kombinować. Dzisiaj opowiem wam o takiej mojej refleksji. Jak już. Zaznaczyłem w intro, miałem kiedyś szefa, który, który miałem takie wrażenie, że mnie dojeżdżał, czyli że na każdym wspólnym statusie, bo to był większy projekt, było wiele zespołów i się regularnie co tydzień statusowaliśmy. Ja tam miałem jakiś jeden element całej kładanki, zespół i prawie każde stwierdzenie, jakie rzucałem, czy założenie, jakie przyjmowałem, czy raport, jaki składałem. Podawa wątpliwość. Zawsze słyszałem pytania: tak, a skąd wiesz? Na podstawie jakich danych taką decyzję podjąłeś? Albo z kim to zweryfikowałeś? Albo tego typu pytania, które tak dokręcały śruby, tak po prostu szukał dziury w całym, wiercił dziurę w brzuchu. I na początku myślałem, że po prostu się na mnie uwziął. No przecież myślałem, że mamy tutaj jakiś poziom zaufania, że yy, prowadzę ten zespół i wiem, co do mnie należy, i tylko będę mówił, jakie ja mam kolejne update'y, a jak będę potrzebował pomocy, to nią poproszę. On praktycznie cały czas, no właśnie, szukał dziury w całym i dokręcał mi tą śrubę, ale po pewnym czasie zauważyłem pewne rzeczy. Pierwszą rzecz, jaką zauważyłem, to było to, że no nie tylko do mnie miał takie podejście. Praktycznie przy każdy, jak słyszałem jego rozmowy z kimś publicznie, to jak tylko jakieś padało założenie, że to jest prawdą, więc na tej podstawie zakładamy to i to i tamto, albo taki budujemy plan działania na, na tych fundamentach, to od razu te fundamenty atakowały pytaniami, tak, a skąd wiecie, jakby pokażcie mi te dane, pokażcie mi jakby źródło tej informacji, z kim o tym rozmawialiście, i zawsze potrafił z kapelusza z dwa trzy takie punkty wypunktować, które udowodniały, że a, jednak tego nie przemyśleliśmy, okej, okay, no tutaj jedyne co mogę powiedzieć to, że nie wiem. I to było, jak zauważyłem, że też tak innych traktował, to stwierdziłem, okej, okay, to może to on taki po prostu jest, ale potem, po jakimś dłuższym czasie, po paru miesiącach, nagle stwierdziłem, zauważyłem, że mój proces podejmowania decyzji jest inny niż kiedyś. Bo teraz, jak jakąś podejmuję decyzję, albo jak idę z jakimś, jakimś newsem albo statusem na nasz status, to dużo głębiej przemyślę te rzeczy, bo spodziewam się tego, że on będzie mnie challenge'ował, spodziewam się, że będzie mnie dojeżdżał, jak wtedy to oceniałem, co jeszcze lepiej przy wszystkich, przy przy całym zespole, więc przy każdym moim stwierdzeniu myślałem sobie, o co może mnie pocisnąć i starałem się mieć na to jakąś gotową odpowiedź, żeby unikać tego, nie wiem, sorry, no głupio wyszło, no nie, nie przemyślałem tego, żeby mieć jakieś informacje, jakieś, jakieś podstawy, tych założeń, nie? Czyli na przykład jak zapyta, a skąd wiesz? A powiem, no bo rozmawiałem z tym zespołem, potem rozmawiałem z tym zespołem, spadziłem tą informację w tym miejscu i wszystkie trzy miejsca wskazują na to samo, więc takie przejąłem założenie. I to już jest dobra odpowiedź. Oczywiście nie ma jednoznacznej recepty, bo każdy problem wymaga innych weryfikacji, innych założeń, walidacji i tak dalej, ale żeby jakiś ten proces się wydarzył, nie? Ten mentalny, ten nasz wysiłek, żebyśmy to włożyli. Teraz, jak ja zauważyłem, że tak właśnie mi się zaczęło robić, to dotarło do mnie, że cały ten proces takiego ciągłego dociskania, dopytywania, wiercenia dziury w brzuchu o każdy mały szczegół, to nie było jego, jego zła wola. To nie było tak, że on chciał publicznie swoje ego podreperować, bo publicznie udowodnił komuś, że ktoś się myli, a on jest taki wielki, mądry i tak dalej. Tak mi się dawało na początku. Ale dotarło do mnie po prostu, że to jest sztuka taka powiedzmy, szorstka, ale sztuka jakby wychowywania zespołu. No bo, patrzcie, lider, prezes, dyrektor, szef, ktokolwiek jakby, czy kto czymś zarządza, bierze odpowiedzialność, nie może brać udziału w każdej rozkwinie, nie może być świadkiem każdej decyzji. Nie, bo to byłby mikromanagement, to jakby nie, nie jest wiadomo dobre. Ale to, co może robić, to wytworzyć w nas, w pracownikach albo liderach tam innych zespołów, takie właśnie podejście, że każde założenie musi być zweryfikowane, bo jeśli będziemy po prostu tak w biegu przebywać pewne założenia i na nich budować swoją dalszą narrację, plany i tak dalej, to prędzej czy później, raczej prędzej, nam się te założenia wysypią. I okaże się, że cały plan świetnie jest przygotowany, ale fundament był nieprzemyślany, był niezweryfikowany, to się wszystko rozsypało. Jesteśmy, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, dwa miesiące z projektem w plecy. To była taka szkoła, żeby trochę do takich takich treningowych rozkminach nas uczyć, myślcie, jakby weryfikujcie te wasze założenia, jakby nie, nie stawiajcie jakby wszystkich kart na to, że wam się wydaje, co tam to na znaczy, wam się wydaje, z kim o tym rozmawialiście i tak dalej, więc e, wniosek z tego dla mnie, z tej historii jest taki, że jeśli też takie macie wrażenie, że was szefowie, liderzy nie ufają wam, o wszystko was, was dopytują, taki uprawiają mikromanagement, albo ośmieszają was publicznie, udowadniają, że się mylicie, albo tak właśnie no, no dojeżdżają, to zastanówcie się, czy na pewno to jest ich intencja, bo może po prostu czasem na waszym, czasem na czymś innym przykładzie chcą pokazać ten taki framework konstruktywnego, docikliwego myślenia, bo jak to się przełoży na kilka osób, zespole, które podejmują każda z nich kilkanaście decyzji dziennie i każda z decyzji będzie chociaż o te 5% bardziej przemyślana, to z perspektywy całego projektu to jest cała góra faka po I to do mnie dotarło, nie? że to było takie aha, jakby teraz rozumiem to podejście, teraz rozumiem czy dlaczego był takim dociekliwym, więc zastanówcie się po prostu. A jeśli z kolei wy jesteście szefami albo liderami jakichś zespołów, i czasem słyszycie, że ktoś mówi Wam, że to jakieś przyjął założenie w jakiś sposób i na tej podstawie tworzy dalsze plany, aby to obejrzeć jako pewnik. okej, okay, fajnie, że to przemyślałeś, super, super, super. No to może się zastanówmy, zatrzymajmy i zapytajmy, tak, a skąd to wiesz? W sensie, na podstawie jakich informacji? I zobaczy, co się wydarzy. Czy ta osoba będzie całkowicie zmieszana? No, w sumie, no nie wiem. No, tak mi się wydaje, nie? Jakby tak wszyscy mówią, to o tym wszyscy wiedzą. Kiedyś pisałem taki raport o aplikacjach i tam takiego użyłem stwierdzenia, że e, biznes na aplikacje mobilne jest bardzo prosperujący, bo są coraz bardziej popularne i tak dalej. No i pierwsze pytanie, nie? Jakby, na podstawie jakich informacji, w jakich danych? No, tak się mówi, ale jakby to, to nie znaczy, że to prawda, nie? Dlatego serio. To jest po prostu tego typu podejście, odgórne do, do pracowników, do zespołów. Uważam, że to jest zdrowe podejście, które kształtuje nasze konstruktywne myślenie i naszą taką naszą dociekliwość, co spowoduje, że nasze decyzje w skali makro, w perspektywie miesięcy, i lat będą po prostu lepsze, bardziej przemyślane i mniej fakapogenne. I tak też to postrzegajmy. To też, nie wiem czy słyszeliście, takie coś jak Radical Candor. To jest w ogóle ciekawy temat, super książka na osobny odcinek, ale w dużym skrócie jest to taka sztuka dawania feedbacku. I dobry feedback według tej sztuki Radierka Kandor jest dany wtedy, kiedy jest dany bezpośrednio, czyli mówię komuś wprost, że słuchaj, zrobiłeś coś źle. Nie podoba mi się to. Jakby to jest słabe. Uważam, że mógłby zrobić to w tak, tak, tak albo inaczej. No jest to dość mocne, nie? Ale z drugiej strony, jeśli za tym stoi takie poczucie, wsparcia, takie care, personal care, czyli że nie mówię tego, żeby co być Ci na złość, nie mówię, żeby Ci było przykro, albo żeby sobie ego podreperować, ale mówię Ci to, bo chcę, żebyś to robił lepiej, żeby to dla Ciebie, nie? I teraz możesz czuć się urażony, teraz możesz wejść w tryb defensywny i się bronić, bo Twojego cierpi. Ale z perspektywy czasu no może, może jednak dojdziesz do wniosku, że to było tego warte. Dlatego zastanówcie się, czy jak Was dojeżdża szefostwo, to dlaczego to robi? Bo może mają po prostu dobre intencje.